Przyjechaliśmy do miejscowości Stanisławów na Dolnym Śląsku. Tu w 2013 roku przeprowadziliśmy eksplorację zasypanej sztolni Karl Gustaw. Znajdujemy się w okolicach Sichowa, w rejonie starej, zniszczonej kopalni żelaza. Kopalni z XIX wieku, ale która zainteresowała nas z powodów tego, co wydarzyło się tu pod koniec II wojny światowej. Jestem właśnie przy jednym z wejść prowadzących do środka, do jednej ze sztolni, która została wysadzona. Ta ciekawa, wykończona kamieniem sztolnia kończy się zawałem i wzbudziło to od razu nasze zainteresowanie. W związku z tym, że jest to typowe wysadzenie, dokładnie w odległości, teraz to zmierzymy jeszcze raz, 18 metrów od wlotu sztolnia została wysadzona. Zresztą zaraz podejdziemy do góry i obejrzymy to wysadzenie z powierzchni ziemi. Lej ma ponad 20 metrów średnicy, jest podłużny. Widać od razu, jak sporych rozmiarów było to wysadzenie. Na tyle duże, że no, nikt nie jest w stanie pokonać tego wysadzenia i odkopać dalszego wlotu sztolni bez poważnych prac i poważnego zaangażowania zezwoleń, sił i środków. Dlatego też zagadkę kopalni postanowiliśmy rozwiązać, próbując wejść do środka innym wejściem. A w międzyczasie chcieliśmy ustalić, kto i kiedy wysadził wejście do środka. Wiedzieliśmy, że kopalnia funkcjonowała w czasie II wojny światowej i funkcjonowała praktycznie do końca działań wojennych. Potem droga została zaminowana. I jesteśmy przy sztolni Karl, która stała się bohaterką naszej akcji sprzed paru lat, ponieważ próbowaliśmy tędy dostać się do środka zalanej kopalni, wtedy kiedy jeszcze nie mieliśmy pełnej wiedzy o tym, co się z nią działo po wojnie. Od razu ostrzegam wszystkich, którzy pragną do środka wejść, że często gości w sobie mieszkańca lasów, być może borsuka, na którego trzeba bardzo uważać, jakbyśmy chcieli tutaj normalnie zawitać i wejść. Kilka lat temu w tym miejscu mniej więcej stał Krzysztof i opowiadał nam o sztolni. Między Sichowem a Stanisławowem, za moimi plecami otwór do sztolni, dawnej kopalni Rud Żelaza. Za chwilę tam wejdziemy, spróbujemy dalszą część przebiegu tej sztolni poznać. Przed nami zawał, za zawałem według map dalszy ciąg chodnika. Zobaczymy, jak nam ta robota pójdzie. Czyli wchodzimy do środka. Idź. Ścianie bardziej trochę. Ciężko. Ciężko. Wiesz co, weź sobie na brzuch się może przewróć. Dobra. Co Krzysia powiesz? Dobrze, ja tam jeszcze zerknę. Tak? Ale jest odbicie w prawo w każdym razie. Dobrze. Jesteśmy po pierwszej części eksploracji, która trwała kilka godzin. Udało nam się sforsować taki trudny moment, który w tej sztolni nas zaskoczył. Usunęliśmy belkę, która zagradzała drogę, usunęliśmy kilka większych odłamków skały. Udało nam się przemieścić do niewielkiej komory.
jak się wydaje z mapy na końcu już tego odcinka sztolni, który był dużym znakiem zapytania. Wszystko wskazuje na to, że doszliśmy do zakrętu, który był do tej pory zagadką. Na razie nie da się tam przejść, czyli linia jest zbyt wąska. Udało nam się zainstalować kamerę wziernikową. Widać korytarz, ale na razie dalsza droga jest zablokowana. Odkopywanie sztolni Karl musieliśmy przerwać, no, z uwagi na niebezpieczeństwo, jakie tam się czaiło w środku. Wymagało to jednak dużych nakładów sił i środków. Przerwaliśmy też ze względu, że udało się uzyskać nowe informacje na temat kopalni. Wiedzieliśmy już, że nie będzie ona kryła tej zagadki, jakiej troszeczkę spodziewaliśmy się tam na miejscu, a zagadki związanej być może z ukrywanym tu w pobliżu depozytem Hansa Franka, ukrywanym w Sichowie, w pałacu w Sichowie. Ale nie znaczy to, że ta kopalnia nie kryje w sobie różnego rodzaju tajemnic. Tak naprawdę do końca nie wiadomo, co tu się działo pod sam koniec wojny i nie wiadomo też, dlaczego została tak dobrze zabezpieczona minami, że nawet w latach 50. polscy górnicy bali się jeszcze tego wszystkiego. A że kryje w sobie tajemnicę, wystarczy spojrzeć na tą ścianę za mną, potężne wyrobisko, które może kryć w sobie kolejną zagadkę kopalni. Czas wracać. Zapraszamy na kolejne ekspedycje.